Hej, cześć i czołem, witam was znowuż w w Half-Life 2. No i lecimy dalej. Szturmujemy, zdaje się, już jakiś ważny przyczółek kombinatu. Dzięki. If any more citizens come through, I'll send them up to find you. Idziemy. Trzy rakietki, czyli będziemy coś trącać na górze, coś mi się wydaje. Nie we mnie. No. To już uplanowanie w żołnierze. Leży. No to 12 gdzieś, kurde, nie mam znalezionych jeszcze. I tych tajemniczych znajdziek. Dobrze. To mi siadło teraz. Oj, tam strzelają. Zdaje się. Kogo tam strzelać? Kogo tam się strzelają? Gdzie mam tu przejść? Tam jest jakiś typek. Ła, 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 ła! Tak się bić chcemy? O, ła, 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 ła. No chodź tu, chodź, 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 chodź tu, ja cię dopadnę. Kurde, nie trafiłem. Znaczy trafiłem, ale nie to co trzeba. Stało dwoma rakietami, więc może być nieco wściekła ta kanonierka. Nie wiem, gdzie to tu mam teraz przejść dalej. Czy ja tym też mogę w nich rzucać? No prawie się udało. O Jezus. Trzeba to otworzyć. Mordo, kto mi to otworzy? Won. O tam jest rakietka. Teraz wszystko już jest pod kontrolą. Gdzie jest kanonierka? Kurde! Dobra, rozwalona. Sporo mnie to kosztowało, jak zwykle zresztą. A gdzie ja mam iść? Ja mam 8 zdrowia w ogóle. Ja tu zaraz zdechnę. Otwórzcie mi to! Halo, no! Pełno granatów leży w ogóle. Tędy przylazłem. Chcę przejść gdzieś tutaj. Nie, może kolejna. Nie działa to.
No co jest? Czemu to nie działa? Jak to się stało? No przecież... Ja tu chcę przeleźć dalej. Dwa HP, hehe. Dobre. Dobra, zaczynamy z kanonierą. Strąciła, super. Dobra, to stała. Została chyba. Noż. Jebany płot! Dobra. Skąd oni strzelają? Musimy to jakoś otworzyć teraz. Wszędzie są płoty, tak? Leży. Coś tu znowu wybuchło. No czekam, aż się tu coś wydarzy. Co, tu płot nie przechodzi? Ja pierdolę. Co tu się dzieje w ogóle? Teraz się otworzyło dopiero. Czyli dobrze szedłem, tylko że... Że zwarzywiłem. Zamknąłem ich troszkę. Leżeć, leżeć. Pewnym słowem leżeć. Kurde, ile was tam? O, tak. Jak już puściłem tego alternatywnego strzała, to że oni wytarci w proch. Poszli jak dzika kuna w Agrest. Wszyscy po kolei. No nie, nic tu z tych rzeczy. Nie ma takiej opcji nawet. Żeby tędy przejść. No, no, szacunek się należy. Dla doktora. Wow! We dropped a crate of rockets coming across the plaza. If you can make it there, you should have everything you need to take down these striders. Strider. Let's get moving. Wyszło mi tu z ten wyrzutnią. Ja się lekko zląkłem. A to jest strider. Dostał? Wow, ja już nie mam czym atakować. No. Jeszcze raz.
Strider jest chyba trochę wytrzymalszy niż... Kanonierka, coś mi się wydaje. Tu nie tylko jeden jest. Dobra, zabijamy, ła. Skąd ja tego wyrwałem? Od tego? Jak ten Strider nawala? To jest tragedia. Opór, resist. Oberwał? Chyba już do mnie zaczął. Dostał. No pojebany jakiś ten Strider jest. Już drugi we mnie łupa. A jeszcze nawet tego nie załatwiłem. No w ogóle kurde... Ła. Dają się załatwić, czy... Tak można mnie napierdalać i napierdalać, bo mnie... niezruszone. No mówię, no takie niewzruszone, to ja pierdzielę w ogóle z nimi walczyć, bo i po co? Au. No dwa takie strzały, nic. Zero. Tam na zero. Jeszcze, żeby to się dało rozwalić. Ja się w moją stronę zaraz obróci pewnie. Spierdalaj. Jest coś jeszcze. Kurde! Demol. Chyba się kurde. Shit, no. Dostał? O. No nie mam gdzie uciec. Nie macie uciec przy mnie. No nie mam gdzie uciec przed nimi, no halo. Co, będziemy tak teraz kurde przez 20 czy 30 minut na dwóch Striderach? Padł jeden! Oberwał.
No. Jeszcze jeden Strider! No przecież rozwali. Wow. No tu się kolejny pojawił. No to jak ty. Jak ja tu mam walczyć, jak tu Striderów jest od... No szkurwa. Ciut, ciut i jeszcze. Ale jednego kurde rozwaliłem. Au. Może coś się mam gdzieś przedostać, czy coś? Już teraz. No i tu z okien ładują. O, tu coś jest. Ała, no, no nawet nie mogę przejść! Halo, no chuja! Na tę stronę. No nie mogę tu kurwa przejść nawet, no. Tam się... Gdzieś chciał przycisnąć. Wow. Ledwo co? Cyk. Dostał. Drugi zaraz padnie. Chyba się na mnie trochę zdenerwował, bo we mnie strzela. Padł drugi. No teraz będzie padał trzeci. Mam nadzieję, że to będą wszystkie. On we mnie strzela. Chyba już go trochę zdenerwowałem. Ła. Jeszcze jakieś... Czy mamy pociski, coś? No skubany. No nie, nie mamy. Oberwo mocno. Tak mi się wydaje przynajmniej, że mocno oberwo, bo... Ała. No czemu on tylko we mnie ładuje? A? No tym kaskiem postrzelał coś. No jeszcze ten! Potrzebuję kogoś z wyrzutnią teraz. No nie! No nie! 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 No kurwa! Czemu to ma taki spóźniony zapłon? I co? No kurwa, wszystko trafia teraz! Gram na normalnym przecież! A nie na jakiś tam kurwa trudny. Dobra, mu ktoś jedną rakietę.
Tylko we mnie ładuje, tylko we mnie. No nie wiem, gdzie rakiety są jeszcze. Obstawiam, że one są tutaj idealnie wycyrkowane. Jest tu chyba. No co, poczekam. Uuu, tu czapteczki są. No to nice. Ale przypał. Jeszcze kurde wstawiał. Dobra, siadło. To dziadostwo już padło i jesteśmy już. O! Ile spokojnie. A bo my wyszliśmy z tej wieży. Łe, no to. Nie, bo to jest ten sam teren, na który żeśmy wcześniej szturmowali, bo teraz to są dziury. Trzeba teraz wracać jakoś. Czy uciekać w sensie stąd? Nie tyle co wracać, co uciekać. Tak, żeśmy tu przyszli, tak? Czy teraz nic tu nie, nie ma przejścia żadnego? Zero? No. Ej! Zgliczowałem się chyba. O nie! No, dobra, git. Będzie dostała. Czy trochę lekko zgliczowałem? O, tu były rakiety! A ja się tu bawiłem. Bo nie wiadomo po co. Jeszcze jeden. Siema, tylko czekaj, musimy rozwalić tego. Barachłaka. Dawać mu serię taką jeszcze. Dawać mu serię porządną. Moje chyba zdechnie teraz. Padł. Nie no, musiał paść. Zresztą taką serię, co dostał z tych rakiet. To po prostu... Aż mi szkoda ziomka, nie? Nie tutaj. Znowu łupią? Grunt się zwiałem w tym... Atakiem całym. No. Ale to zapasy. Się tu obłowili ładnie. Tam już widzę z daleka. Jego mocia do strzału. Ty, on chyba dostaje z tego shotguna i to całkiem nieźle mi się wydaje. O co? Czemu to za mną biegnie? Czemu to za mną biegnie w ogóle? Ja stąd spierdalam. Bo już czuję, że mam przegwizdane z tym. Wow. Au. Dobra, nice. No bez tych fleszy, proszę. Generalnie.
Wyprosił bez tych fleszy. O, zapasy. Są sondy jakieś chyba. No jasne. Stary, no. Daj mi spokój. Rozwaliłem trzech twoich kolegów. Oberwał coś chyba, czy może nie? Kolejna sonda. Jakiś RPG. O, apteczki. To ja biorę. RPG kolejny by się przydał. Urwa przez tego flesza teraz. Nie wiedziałem co się dzieje. No czemu mnie to tak... Ej, czemu mnie to tak wybiło? Szanujmy się. Kurde. To gówno to tak naprawdę tutaj daje. O tak. Teraz to możesz tu przyłazić. Cwaniaku. Au. Dobra. Niech tu przylezie teraz. Tylko dobrze, że nikt nie denerwuje. Ja załatwię chętnie tego bota. A tu jest, tu jest, tu jest. Najpierw wezwałem tego bota. Tu łazi. Nie zjeżdżę jeszcze. Mogę przeskoczyć ogólnie, nie? I się nie bawić, ale... Ale ja lubię. Patrz jak wściekł się. Dobra, ciul niego. O. A nie, to jest po prostu ten. Nadajnik, lokalizator, przepraszam, nadajnik. Już 11 mniej tylko. To po co się mam z nim męczyć w sumie? Nie muszę. Chyba, że będą mi tak plecy potem, no ale to później. Dzień dobry. Freeman! It's a mess out there. This close to the Citadel, they've turned the streets over to Striders. I think we can push them back if we can just get to high ground. We're almost to the Citadel wall, Doc. I don't know how the hell we're gonna breach it, but you made it this far. I'm sure you'll think of something. No, coś wymyślę. Po prostu będę musiał je położyć. I tyle. Dzień dobry. No muszę wszystkie stridery położyć. One są dosyć kurewsko mocne. Z kim ty jeszcze strzelasz? No wiem, że Fantastico. Kurde, jeszcze coś? Okej, okay, tu załatwiliśmy wszystkich. Chyba? Nie, tu jeszcze się złażą. Plunują się skubańce. Strider. No to mamy. Przegwizdane. No.
Kurna, tu strzelają. Tu strzelają. Dobra, o, już nie mam rakiet. Coś tu jest? Aha, tylko sklep. Shit, no! Kogoś tutaj zajebali z naszych? No! Bez jaj! Dobra. Nie blokuj mnie, wypad! A tu chyba nic nawet nie ma. No won! Co tu jest w ogóle? O! Jeszcze jeden Strider, o shit! Jeszcze się wszystko zacina! O! Uff! Na szczęście się udało uciec. Powiem, że może się zacinać, ale też nie. Na te płatki wpadłem, tak? Jeszcze jeden tam jest. Widziałem twoje oczy. Panie kolego. A przede mną mało rzeczy się ukryje. Ale przypierdolił we mnie. No oczywiście no to gówno wielkie. Bo kto by inny, nie? No czemu to we mnie tak ładuje? Nie ma nikogo bliższego do gnojenia? Pojebało! Leży. Zapaski. Uj, te takie porządne zapaski. Wiedzą, że tu nie jest łatwo. Oj, wiedzą, że tu nie jest łatwo. Serio? Nawet tego nie trafiłem? Wow, tu jest żołnierz kombinatu w ogóle. Nawet nie zauważyłem. No dobra, tylko gdzie mam dalej iść teraz, co? Wszystko tu fajnie, pięknie, ale... A nic, sobie to skończyła. Co, skoczyć tu po ścianie mam, czy co? Ty, to jest realne. Oni się spawią cały czas. O, walili ścianę w końcu. Sześć pocisków mi zostało w tym karabinku, ale zaraz powinno być. Kurde, przez
przestańcie mnie oślepiać tym dziadostwem też. No, skakuj tu. Co? Leżeć. No leż. No leż. No kurde. Ło, coś tu jeszcze jest ciekawego. O, to są aż trzy. Aha, dwa. Raz apteczka i raz ten. Myślę, że jakaś w trzeci wymiar wchodzimy, w sensie... Trzecia opcja lecząca czy coś. Ale nie, dobra, ziomek. Leż. Tak jak reszta twoich braci. Bo to wam najlepiej wychodzi. Dobra, gdzie dalej? Kogo ty strzelasz? Tego. No niestety nie mam dalej pocisków, które by mogły załatwić. Bo... A tu, do góry. Do góry. My coś mówili generalnie, że na górne piętro trzeba wejść. Mam nadzieję, że on coś obudził, już jest tutaj ten dziad, co tutaj lata. Strider. A to zaraz do mnie przyleci kolejny. Leży. Ej, jeszcze jeden strider jest. Jezus. No rozwalisz jednego, to przylecie kolejny. Było dwóch i tyle. No berwie też, żeby nie przeszkadza. Już się słania na nogach. Ogromca gigantów, jeszcze osiągnięcie zrobiłem. Come on. No i dobra. Tu jesteśmy chyba... Dobrzy. Tym? Czy tu gdzieś dalej? Bo on mówi gdzieś tam w stronę konia, ale... What does it mean w stronę konia? Dobra, leży. Moi drodzy państwo, leżą wszyscy. Gdzie dalej? Halo! Au. Zleciałem na sam dół. To pytanie w jakim celu? Tu chyba musimy wejść. Dzięki. Ogólnie mam tu jeszcze... trochę wspomagacza. No. Teraz możemy lecieć dalej. Ale gdzie? Gdzie to kurde dalej jest? Co to oznacza w ogóle? To dalej. To tu? Może, że tędy? Tak? A nie, stąd to ja przylazłem! Ej!
No dlaczego ja stąd przylazłem? Czemu ja tu się wróciłem? No bo tam nie ma nigdzie przejścia. To gdzie ja mam dalej iść? Halo, no nie ogarniam tego teraz. Nie jest tutaj powiedziane w 100%, gdzie ja mam leżeć teraz. Jest to tak nieintuicyjnie zrobione. Tu ci dwaj stoją. Że co, że... Niby, że tu? Ale tutaj też byłem. Wypierdalać. Po dobroci, proszę. Czy że tu gdzieś? Dobra, spróbujmy to załatwić tak ten. Bo nie ogarniam naprawdę, gdzie mam iść. Jest tu tyle... No... opcji jakichś, które no nie działają. No o tam chyba czaiś. Kurwa jeszcze raz, ja pierdolę, no. Sorry, ja tak wulgarnie dzisiaj, ale... No denerwuje mnie to, że muszę przełazić tyle razy ten sam odcinek. Drogi, w sensie, nie, że odcinek, że nagrywam ten sam odcinek któryś raz. Dobra, jesteśmy na zewnątrz. Wow, piesek! Dobra, piesek. That she's in the Citadel. I figured Alex wouldn't want him getting any deeper in trouble, but hell, you try stopping him. Dobra, aha, bo wystąd przyszliście. On teraz rozwala chyba to. Hey, dog, not there. You can't get through that way. Co się nie przedostanie? Ja schodzę. No. Daj mi zejść już. Właśnie próbowałem zejść od razu, ale oczywiście skrypty. Kanałami! Jak Tadeusz Norek. Nasi dobroczyńcy. Ho, ho, ho. I co ja tutaj mam? Że co niby? Jak to niby? Nic. Wow, ho, ho. To se ktoś wymyślił. Shit! Tyle zdrowia stracić. Przez jeden głupi tłok. A tu dalej co? A tu! W ogóle od dupy strony te cytadeli wchodzimy. Cytadeli. Cytadeli oczywiście. Dobra. Tu nie mamy nic do stracenia. Wow. Nie! Aj, aj, aj. No kurde, ale tutaj wysoko. Czy wysoko też zrobili po prostu ten pułap, na którym on się zabija, nie? No mogliby to tam już tak po 2-3 sekundach, chyba że takiego laga zgarnął.
Ale widzę, że chyba nie chciało się twórcom. Ewidentnie. Nie doleciałem! O Boże! Znowu te... I coś, kurde, dosyć... Znaczy, to też pewnie chcieli pokazać wielkość tej konstrukcji, nie? Samej, bo to... No widzieliście sami, że ta wieża kombinatu jest dosyć wielka. To mam pokazać, podejrzewam, że jej wielkość po prostu. O, dobra, przeskoczyłem. A jak tu na przykład przejdziemy, co się stanie? Chyba nic. Bo tu nawet nie mam iść tędy. Ani tędy. Ścieżka ochronna. Obstawiam, że coś trzeba będzie z tym zrobić. Podjechać tam. A, bo tu można wejść. To się otwiera. No właśnie. Ja se w tym jadę teraz. Roboty widzę, skanują to wszystko. Co się ja wytrzęsę tutaj, to moje. Oła, oła. Jest co prawda jasno, gram no w dzień. Jest tam powiedzmy, że godzina 9, a słoneczko ładnie świeci, ale wali to po oczach ładnie i tak. O, tu jest jakaś fabryka wielka tutaj generalnie. Zobaczcie, ile tu jest takich połączeń, na których to wszystko się może poruszać. I w ile kierunków. I masakra jakaś. Jakie to jest wielkie. Wielka cytadela. Trochę taki Matrix. Zobaczcie, to tak jak na torach. Już ładnie się przemieszcza wszystko. Może jakieś zaprogramowane to jest wszystko. Lecimy w dół i w górę. I w dół i w górę. To jakiś niewolnik i to taki dosyć mocno wychudzony. A nie, wróć, to jest jakiś lekko cyborg. Widać zmodyfikowany był, ale i tak jest wychudzony. O Jezus, a to tu chyba produkują też te... Te roboty. A że ich już trochę rozdupcyliśmy, nagle 4-5 sztuk. To czuję się zawodowym zabójcą tego typu sprzętu. Jest jakiś kościół. Tu też jest gościu. I tu jest gościu. Gdzieś mam nadzieję, będzie można wyskoczyć z tego. Tu chyba robią kanonier... No, kanonierki robią. Też takie... Boty rajd robią. O, pociąg. No co to mu pociąg tutaj? To jest pytanie, na co komu tutaj pociąg? Jak to się ciągnie, cholera jasna? Do góry będziemy jechać? Nie, chyba nie. Chociaż... No i chyba gdzieś zawisłem właśnie.
No to jak dobrze, że przynajmniej tutaj mamy jakieś pole grawitacyjne, czy coś tego typu. Coś, co nas po prostu zatrzymało. Rekwirującego. A tak to zadziałało. To nic teraz nie będę miał. Aha, no tak. Tego nie mogą mi zabrać. Co? Wow. So, this is Dr. Freeman. At last. I wish I could say this was a pleasant surprise, but it's neither a surprise nor, as you will surely agree, very pleasant. Well, I am nothing if not pragmatic. No i co, zakończyłeś swoją przemowę? Oh shit! A teraz, aha, bo... A teraz to jest... Jakiś akimbo mode. Czy jakby to nazwać? Circumstances, I like to think we might have been able to work together in an atmosphere of mutual trust and respect. Certainly, judging from your brief tenure at Black Mesa while I was its administrator, you showed every promise of becoming a valuable and productive contributor to the scientific process. And yet, I'm not sure what spurred you to it. But there is really no place in this enterprise for a rogue physicist. Jaki nieuczciwy? Dlaczego on mnie obraża, co? Przecież ja tu, kurwa, ratuję świat. Znowu była kurwa, no. O, też mogę z nich... Nie z bliska tutaj, cyk, cyk. Generalnie ratuję świat, a gościu mi zarzuca, że jestem nieuczciwym fizykiem. Bo działam na wskroś kombinatu, który, no, niezbyt... Przyjemnie działa po prostu. Wezmę sobie taką cząsteczkę. Aj. Olej tu teraz siekam. Ale oni się tu zaraz ładnie dezintegrują. Jeszcze ktoś? Coś ma do powiedzenia tam? Jeszcze z tej strony mają do powiedzenia. O. Te kule są OP. Tam sobie wpuszczę. Nie no serio, te kule są naprawdę OP. Zwłaszcza jak teraz mam ten Gravity Gun'a, mam tak dorybane nowo. Dorypanego mam konkretnie. Eli Vance and Isaac Kleiner is far greater than my sorrow over your unfortunate choice of career path. In a way, I suppose you could not have done otherwise. Who knows what seeds of iconoclasm they planted when you were young and gullible, but while they certainly share a great part of the responsibility for the recent troubles, it is you alone who have chosen to act in such willful disregard for humanity's future. No i... Dobra, idziemy dalej. Coś mu nie... nie... O! Co się stało? Co tu się stało? Serio?
Jak to się stało? Ej, to nie było fajne. Wziął się za skakanie, przeskoczył w ogóle barierkę, poleciał gdzieś w kosmos. Jazda z lagami. I suppose you could not have done otherwise. Who knows what seeds of iconoclasm have landed where you are. Ow. Jak oni się z tej strony w ogóle znaleźli, to nie wiem. Ale spoko. A bo tu jest przelot w ogóle, o. Tu jeszcze lecą. Tutaj, metra. No też trochę tu pojechałem teraz. Jeszcze ktoś? Tymi kulami się fajnie robi, bo ich od razu można już szykać. One latają, wtedy się fajnie odbijają. One są pod tym względem świetne. No i dobra, tutaj chyba wszystko jest ok. I płyniemy sobie w górę. No płyniemy, właściwie to jedziemy. Uuu. Skąd? Co? Który jest taki cwany? Ten. A nie tylko on. I załatwieni. Przynajmniej ci. Gdzie jeszcze tu będą? Usłyszę tu tego mościa. O, to nie jednego. Gdzie jakieś kule dają? Jakieś kresy? Mogę zaraz umrzeć. Przemówić do mojego nie tyle co człowieczeństwa, co naukowiectwa. Nie, raczej też takie słowo nie istnieje, ale generalnie wiecie chyba o co chodzi, co nie? Czyli do takiej chęci tego, tych pytań takich zadawanych. Co pan tak naprawdę stworzył, panie naukowcu? Czy dlaczego pan niszczy moją pracę? No coś tego typu, takie, no rozumiecie chyba w czym rzecz, nie? Ale poleciał. Jeszcze ktoś? Przeskoczyłem typa jeszcze, nie?
laid the foundation for humanity's survival. And not as we have narrowly defined ourselves, but as something greater than we could ever imagine. Something we can now only begin to glimpse. Mm-hmm. Oh shit. I może być taki problem. No. Nie unikaj moich ciosów. Cyk. A sobie tu będę. Postaram się trochę ponawalać. Skubany. No. Atomizer. 5x15. Czyli jeszcze. Musi być jeszcze. Ten odwrót chyba. Nie wiem, na jakiej to zasadzie działa po prostu. Rozpadł się! Czyli dobrze. Dobrą serię puściłem. Rozpadł się. Pięknie. Przebiłem się. Look, Gordon. Look at what you are throwing away. Is it worth it? Ej. No, teraz jestem już... Coraz bliżej. Tylko nie wiem, czy końca. Znaczy końca też, ale. Jak daleko jeszcze mam do tego końca? To jest też pytanie. Znowu chyba gdzieś będziemy jechać. Ciekawe, gdzie tym razem. Teraz idzie już jak. Taśma taka, totalna. I będziemy czekać. Gdzieś tam teraz pojedzie. No ale mamy środek transportu, nie musimy biegać. Tyle. No nie, tylko nie muszę, działko się odpali. A, ale tak idziemy do góry, o. Nice. Kurde, jak wysoko. To nas zaciąga naprawdę wysoko. No tu nie podobają się ci pracownicy. Jakieś i nowe rodzaje stworów chyba. Z kombinat wytworzonych. Kombinat ma armię to sporą, a jesteśmy już wysoko. Jesteśmy już wysoko na wieży. Bardzo wysoko. To już widać nawet po tym, że te kanonierki latają.
Tak się zastanawiam w ogóle, jak ten. Nie pamiętam. Kiedyś chyba poznaliśmy tożsamość tego przeciwnika, Gordona. Wow. W każdym razie. Jak on się nazywał, ale on już chyba wie, że ma przesrane, dlatego to takie przemawianie tylko do osobowości Gordona. No może go powiedzmy, że uratować, aczkolwiek niekoniecznie, bo wiadomo, że i tak źle skończy. Znaczy wiadomo, nie wiadomo, w sumie jeszcze nie skończyłem gry, więc nie wiem. Czarna energia. I'll take him from here. Don't struggle, it's no use. Until you're where he wants you, there's nothing you can do. I'm sorry, Gordon. A to ja dalej idę na tym czymś. Gas giants inhabited by vast meteorological intelligences, worlds stretched thin across the membranes where the dimensions. A zabrali mu zajebistą brońkę. What I've seen is also beyond words, Breen. Genocide, indescribable evil. Good God. Well, if it isn't Gordon Freeman at last. What's this? I'll put it over there. You have my gratitude, Doctor. First you lead me straight to the doorstep of my oldest friend, and then you deliver yourself? If I'd known you were going to come straight up to my office, I wouldn't have bothered hunting you in the first place. Having both of you in my keeping ensures I can dictate the terms of any bargain I care to make with a Combine. Dr. Breen. Huh. Wallace. Yes, Judith, what is it? The bargain we should be making is for Eli's life so he can continue his research. Thanks to you, we have everything we need in that regard. You're more than qualified to finish his research yourself. What neither you nor I can do is convince that rabble in the streets to give up their senseless struggle. Yet Eli refuses to speak the words that would save them all. Save them? For what? Eli. If you won't do the right thing for the good of all people, maybe you'll do it for one of them. Alex, honey. Dad. Cześć. Jesteśmy tu we trójkę. Bring you let her go. That's all up to you, my old friend. Will you let your stubborn short-sightedness doom the entire species, or will you give your child the chance her mother never had? How dare you even mention her? Alex, my dear, you have your mother's eyes, but your father's stubborn nature. You haven't seen a bit of it yet. Really? Well, let's see how well it serves you on the far side of a Combine portal. Go ahead, Bree. If that's the worst you can do, send us both through your portal. Oh, it's hardly the worst. But you might find that hard to believe once you get there. It isn't necessary. I agree. It's a total waste. Fortunately, the Resistance has shown it is willing to accept a new leader. And this one has proven to be a fine pawn for those who control him. No! Don't listen to him, Gordon! How about it, Dr. Freeman? Did you realize your contract was open to the highest bidder? Gordon would never make any kind of deal with you. I understand if you don't wish to discuss this in front of your friends. I'll send them on their way and then we can talk openly. I tak się na to nie zgodzę. Dad, I'm so sorry. Alex. Judith, what do you think you're doing? We're doing what I could never do alone. We're stopping you. Yes. Guards, get in here. No i pięknie. Dawaj to. They know you betrayed them. They'll turn on you. Judith, Dr. Mossman, please. I'm sorry, Wallace. You're all out of time. Don't. Hurry! Dad, hang on! You fool! Watch out, he's gonna... No! Ale grzmotnął teraz. Judith chyba zabił, co? I
czym ją teraz walczyć? Nie ważę tam. Eli oberwał, ale czym ja mam walczyć? Dr. Mossman, Judith, look after my father. Don't you worry. Dad, I'm not saying goodbye. Never. Come on, Gordon. Let's go. No idziemy. Śniemy za nim, bo zabrał mi moją broń. We haven't known each other very long, but I know you didn't have to do this. I had to rescue my father, but you... Well, thanks for coming after me. Nie ma sprawy. Hey, listen. I can still deliver. That's him. But not without your help. The portal destination is untenable. Surely you can set the relay elsewhere. There's no way I can survive in that environment. A host body must be joking. I can't possibly... There he is. Oh, all right. Damn it. That's what it takes. Może to jest ścianka, nie? Co to kuźwa jest? Dawaj to. Ucieka, Svel. Boi się. Generalnie to... To wyglądało mi na to coś, co walczyliśmy chyba w pierwszej części Half-Life'a. Oh my god. This is the Citadel's dark fusion reactor. It powers their tunneling entanglement device. Wow. We'll never have a chance. Nie wiem, o czym mówisz, ale wow. We've got to stop Dr. Breen. I can't shut it down. Looks like he's turned over control to the other side. No to windę mi tylko sprowadź. Mam naładowany. Idziemy na ostatnią rzeź, chyba ostatnią. Nie no, bo jeszcze przecież są dwa epizody. Lost Coast. Zdaje się jeszcze. Także... To nie jest ostateczna bitwa. Dr. Freeman, you really shouldn't be out there. At the moment of synapse, as I teleport, this chamber will be bathed in deadly particles that have yet to be named by human science. Perhaps when I have the leisure to do the work myself, I'll name one of them after you. That way you won't be completely forgotten. Spoko, zobaczymy. Zobaczymy, stary. You on the other hand will be destroyed in every way it is possible to be destroyed, and even in some which are essentially impossible. Zobaczymy, stary. Ej, ale polecieli. Wam mi stąd. Dobra. I don't know what you can possibly hope to achieve apart from your own annihilation. Leczcie tam sobie. Proszę chwilę poczekać. Oh shit. Dobra, leżą. Polecieli. Spokojnie. Spokojnie, no i tak nie przyspieszę tematu bardziej niż teraz jestem tutaj na górze już, nie? A jestem wyżej. Niż on. Oh shit. Czemu ja tam wleciałem od razu do środka?
Nie tu, tu. No idę. Błąd. Wypad. Nie? Do góry miało jeszcze iść. Liczyłem przynajmniej na to, że to jeszcze do góry pójdzie. Dobra, tu jest wszystko. Aha, to jest to samo. Widzisz, już że nie idzie. To, a tutaj mam przejście? Nie, no nie mam. A tutaj! Are you still with us, Dr. Freeman? Not for much longer, I think. If only you had harnessed your boundless energy for a useful purpose. Tutaj, teraz. Cyk. Może i nie mam, ale rozwalam to, co potrzeba. Ła, ła, ła. Okej. Bez osło. Chyba coś się zepsuło. Chyba coś się zepsuło. Cześć. Jak ty żeś tu się doznalazła się? Time, Dr. Freeman. Is it really that time again? It seems as if you only just arrived. You've done a great deal in a small time span. You've done so well, in fact, that I've received some interesting offers for your services. Ordinarily, I wouldn't contemplate them, but these are extraordinary times. Hmm? Ładnie to się wybuchło. Rather than offer you the illusion of free choice, I will take the liberty of choosing for you. If and when your time comes round again. Cudnie. I do apologize for what must seem to you an arbitrary imposition, Dr. Freeman. I trust it will all make sense to you in the course of... Well, I'm really not at liberty to say. In the meantime, this is where I get off. To co, to koniec tego, ten? Pierwszego jakby trzonu całego Half-Life'a? Mogę też wysiąść, czy nie? O lol, to przeszedłem w takim razie. No to co, na razie w takim razie i czekajcie sobie na kontynuację dodatków w takim razie.